idzie lodowy wojownik. Zdjął raki. Warunki nie sprzyjają. Jest ciężko. Jako że nabyliśmy lodowa pułapka. Sprzęt. Nabyliśmy sprzęt, to idziemy do morskiego oka w rakach. Nie ma podśmiechujek, po prostu jest lód płaski plus na nim lejąca się woda, więc połączenie całkiem sympatyczne, jeśli chodzi o ślizgawice. Nie mamy raczków, więc po prostu zakładamy co mamy i unikamy asfaltu i dobry początek. Toż jak dobrze wykorzystać weekend? No wybraliśmy się z kolegą tylko we dwójkę, tak wyszło, na weekendzik w Tatrach zimą. No i plan był taki, że wyjeżdżamy w piątek wcześniej rano z Trójmiasta. No niestety mamy kawał do przejechania, więc w piątek tak naprawdę w godzinach już, kiedy ciemno się prawie robi zimą, byliśmy w Zakopcu. Gdzieś tam jeszcze sobie poszwędaliśmy się, pochodziliśmy, pogadaliśmy i tyle z tego dnia było. No i później była sobota i niedziela, czyli dwa dni, kiedy tak naprawdę był czas na trekking, na turystykę wysokogórską, a w poniedziałek z kolei też, może już nie tak wcześnie, ale wyjazd do domu. Był plan na to, żeby w poniedziałek jeszcze wyjść bardzo wcześnie gdzieś w góry i coś krótkiego zrobić, jakiś może Giewont na przykład, natomiast zrezygnowaliśmy z tego z uwagi na to, że przez te dwa dni trochę się zmęczyliśmy. No i cóż, i tyle. Jak to wyglądało? Dzień pierwszy z dwóch tak naprawdę wędrówki. Plan był na Dolinę Pięciu Stawów, na schronisko w Dolinie Pięciu Stawów oraz ewentualnie, jeśli warunki pozwolą, no była trójka powyżej tam 1600 metrów czy powyżej 1800. Trójka lawinowa, więc raczej warunki nie pozwalały. Chociaż nie to było w sumie najgorsze, tylko uporczywy deszcz. Był plan też na Kozi Wierch, ale zrezygnowaliśmy kawałek za pięcioma stawami, tam około 30 minut marszu dalej, ponieważ no, warunki były mocno średnie. Proszę Państwa, nasza M2, jest woda, kawa, herbata, mój nowy pomysł gastronomiczny, masło orzechowe i szynka. Pada co nieco. Przez pierwszy dzień cały na dole, cały czas padało lub lało. Natomiast już jak się wyżej podeszło, to sypał śnieg lub mocno sypał śnieg z bardzo porywki. Znaczy jak na góry to może nie bardzo, ale z wiatrem, więc tak średnio przyjemnie się szło, wbijało się to w twarz. No ale to już standardzik. Okazało się natomiast, że mój dobór odzieżowy, o doborze odzieżowym, o tym co zabieram w góry, może sobie nagram jakiś tam film kolejny. Żaden ze mnie autorytet w tej sprawie, ale ludzie się pytają, więc mogę się podzielić tym, co ja noszę, jak mi się to sprawdza. Natomiast okazało się, że nie mam jeszcze, nie dorobiłem się wierzchniej warstwy takiej dobrej kurtki, na przykład z Gore przeciwdeszczowej. Kiedyś miałem i ją oddałem, teraz trochę żałuję. Fajną kurtałkę North Face'a, trudno. Więc szedłem w takim poncho jakby z Decathlonu. No i się okazało, że na ten warunek, jaki mieliśmy w sobotę, tamtą styczniową jeszcze, to było bardzo dobre rozwiązanie, bo i plecak był skryty pod tym poncho i cały ja. Co prawda oddychalność zero, natomiast tak tutaj zerkam na ekran z materiałem nagranym z Tatr. Natomiast oddychalność zero, natomiast swoją funkcję po prostu zrealizowało super, bo nie byłem mokry. Michale, zasiądź se. Tutaj mamy miejsce gotowe. Dobra. No to lekko podsumowując, czasami trochę zadeło, czasami była lekka mrzawka. Ale biorąc pod uwagę, że pogoda może być dobra lub bardzo dobra, to dzisiaj była dobra. Tak. Tak chyba trzeba ocenić. Tak trzeba ocenić. Takie 4 minus, ale... 4 minus, tak. Co tu się wydarzyło?
Coś tam czasami lekko zawieje, coś tam lekko zapada. Schronisko w pięciu stawach. Idziemy sobie dalej. Jak widać, nic nie widać. Bardzo ładnie jest budowa, nie Marcin? Jest cieplutko, nie wieje. Elegancko jest. Taka widoczność. Także no, pierwszego dnia mimo wszystko gdzieś tam trochę zmokliśmy, ale niedużo. No i drugi dzień, historia podobna. Wcześniej rano wypad z chaty. Tym razem plan był na Kasprowe Wierch i dalej. Tak zwany grubczak, czy nasze detektory lawinowe się widzą. Dzień dobry, bardzo do widzenia. Dobra, teraz z drugiej strony. Tak jest. Murowaniec, mamy królewskie warunki, czyli jajuba. Polskie śniadanie, czyli jajecznice z podłogi w przejściu. Tam sala pusta, bo tam COVID grasuje. Także jemy z podłogi. No i cóż, no podejście na Kasprowy było takie, też tak patrzyliśmy, szliśmy takim właściwie żlebem, czyli miejscem, gdzie przy no wtedy jeszcze dwójce lawinowej na tej wysokości nie powinniśmy mimo wszystko iść. Sporo ludzi na szlaku, ale no nie powinniśmy byli iść tak naprawdę, żeby jak najbezpieczniej było, natomiast wszelkie inne trasy były jeszcze bardziej trudne do przechodzenia, bo no, zapadaliśmy się po kolana i tak się zapadaliśmy, ale myślę, że w tym żlebie trochę rzadziej niż by to było na wypukłych terenach. No i cóż, no to szliśmy na Kasprowy, fajnie milusio, bez opadów, chyba że opad śniegu. Dokonujemy tutaj akt wandalizmu. Nie ma oglądania śniegu. Koniec zimy. No i poszliśmy dalej w kierunku Liliowych, Przełęczy Świnickiej. Dla mnie te wszystkie nazwy są nowe, więc być może coś przeinaczam lub mylę. No i jako, że tak jakoś była, się zebrała ekipa, co w sumie było złe przy trzecim stopniu zagrożenia lawinowego, ale stwierdziliśmy, że idziemy dalej. Zobaczymy dalej, co będzie na trasie na Świnicę. No i na trasie na Świnicę okazało się, że mijaliśmy trochę ludzi i wszyscy mówili, że zawrócili tuż przed szczytem. No nie chcieliśmy dojść, więc stwierdziliśmy, że wtedy też dojdziemy do tego miejsca tuż przed szczytem, żeby zobaczyć, cóż to jest. Nie wiem, na ile to było rozsądne. Jak szliśmy, to się dziwiliśmy, skąd ta trójka tak naprawdę lawinowa, ponieważ śniegu, jeśli w ogóle było dużo śniegu, no to i tak czekanem można było zwykle dojechać do podłoża i no nie, wszystkie skały były na wierzchu tych skabu, oczywiście tam nasadzanych wszędzie, więc prawie, że można było przy jakimś tam gimnastykowaniu iść tylko po no, odkrytych skałach. No, na tych skałach co prawda był śnieg, ale to był centymetr śniegu takiego świeżego, więc dziwiliśmy się tym zagrożeniem lawinowym, aczkolwiek no, cały czas mieliśmy gdzieś to tam na uwadze. No i tak sobie dreptaliśmy pod górę. Wtedy to już w 9 osób. Staraliśmy się iść w odstępach, natomiast kłopota z naszej strony tak naprawdę, bo każdy chciał jak najszybciej dojść do miejsca, gdzie wreszcie zawrócimy lub ewentualnie, gdy wyjdziemy na szczyt. I tak trochę nie każdy chciał trzymać te dystanse bezpieczne, bo no, jeśli chodzi o czas, no to chodziło o to, żeby później zdążyć jeszcze za dnia lub szarówki zejść jak najniżej z tej góry. Więc no takie zdecydowanie błędy z naszej strony, nic się nie stało, no ale wiadomo, że jak się nic nie stało, to się o błędach nie mówi. No ja lubię mówić, bo to jednak jest jakaś tam nauka na przyszłość. Aż tam z przodu szedł? Znaczy my byliśmy i doszliśmy w taki teren, że tutaj nam są dalej poduchy. No wiesz co, wydawało nam się mało znajomy teren. Jeszcze dwóch kolesi po naszych śladach poszło i próbuje. Aha. O. Ale no z 50 metrów zostało do góry. Aha, no to samo co jednych spotkaliśmy, to mówili, że kopy śnieg i dojdziemy do tego samego miejsca.
Well then. No tak jak mówiłem, jakby wszystko, teoretycznie te skały wszystkie były na wierzchu, ale to jest zawsze takie gdybanie, tak? No i cóż, no weszliśmy na tę świnicę taternicką, jak się okazuje. No i tak jak przez większość dnia było mleko, nic nie było widać. W momencie wejścia na szczyt nawet wciąż niewiele było widać, tak? Nie wiem, minutę, dwie później oczom naszym ukazało się okienko pogodowe i no widok był cudowny. Otwórz sobie. Widmo Brockenu się nazywa. No. Otwórz sobie. Może być. Ale oczywiście jak się weszło, to chce zejść. Kurczę, ale kolory. Kontrast, ale tam fajnie widać, jak się idzie ścieżką po lewej stronie tu masywu, po słowackiej stronie. No i reszta dnia już była trochę mniej przyjemna. Najpierw przepiękne, bo tym razem byliśmy już twarzą w dół i twarzą na piękny widok zwróceni, więc było przepiękne zejście, przynajmniej do pewnego momentu, ze Świnicy. No i później marsz na Kasprowy, gdzie dotarliśmy za 2.16 gdzieś tak, gdzie obsługa była bardzo stanowcza i takim właściwie nie stanowczym, tylko bardzo niemiłym tonem nas wyrzuciła z tej stacji, bo zamykają, bo ostatnia kolejka w dół jedzie. No my tam jeszcze pół biedy sobie jakby radziliśmy, ale niektórzy byli bardziej chyba zmęczeni i zziębnięci od nas, a więc sobie zjedliśmy na zewnątrz, no i poszliśmy, mieliśmy iść szlakiem najkrótszym z Kasprowego do Kuźnic przez Myślenickie Turnie, to jest chyba zielony szlak. Okazało się, że jak doszliśmy do tego szlaku, to jest on zamknięty z uwagi na zagrożenie lawinowe i że absolutnie tam znaki były, że nie schodzić, nie schodzić. No i tak nas to trochę zbiło z tropu, ponieważ wcześniej schodząc ze Świnicy stwierdziliśmy, że nie schodzimy z Liliowy od razu do Murowańca, ponieważ tam nie chcemy znowu przez Murowaniec iść, tylko chcemy do Kuźnic prosto. No a się okazało, że z Kasprowego schodziliśmy tak jak wchodziliśmy, czyli znowu do Murowańca, w Murowańcu małe jedzenie kolejne, no i już tam za nocki przy sobie z Murowańca na dół, tym razem przez Boczeń, bo podchodziliśmy drugą drogą z chyba Polana Jaworzynki, więc zeszliśmy sobie na dół. No i cóż, i tyle z tych wypraw. Fajny pomysł na dwudniowy trip, czy dwudniowy, no wręcz 4 dni nam to zabrało. 2 dni urlopu, jeśli ktoś etatowo pracuje, natomiast 2 dni fajnego trekkingu w Tatrach od rana do zmierzchu, można powiedzieć, bo nie do wieczora. Można sobie pochodzić i całkiem spoko pomysł na właśnie taki weekendowy trip. Jakby ktoś był zainteresowany takimi tripami, to ja chętnie szukam ekipy na kolejne wyjazdy. Dawaj Marcin! Dajesz! Bardzo ładna jest pogoda, nie Marcin? Jest cieplutko! Nie wieje! Tyle w tym filmie. Póki co tak, chciałem podzielić się cudownym widoczkiem ze Świnicy chyba najbardziej, bo to było fantastyczne. I do zobaczenia w jednym z kolejnych filmów. I teraz ciekawostka dla tych, którzy obejrzeli do samego końca. Jestem umówiony na 2 nagrania podcastu. Natomiast no z uwagi na problemy logistyczne chyba do jednego nie dojdzie, natomiast wciąż jeden odcinek podcastu powinienem nagrać i no tematyka ultra ciekawa, mam nadzieję, że też gość podzieli się jakimiś ultra ciekawymi informacjami odnośnie przebywania w warunkach wiecznych, dużo bardziej niekorzystnych niż te, które mieliśmy w drodze na Koziwierch przez Dolinę Pięciu Stawów, ale tyle póki co z informacji, taki teaser. Dzięki, że obejrzałeś do tego momentu i cóż, pozdro!